Dziś wybieram ciebie i może ciebie, bo chyba cię nie ma w sklepie. Oczywiście intensywny początek dnia. Najpierw Castorama. Próbowałem jeszcze tu posprzątać, ale dokończę jak wrócę. Najpierw Castorama, potem zawodzie, czyli start znowu kolejnego dnia, już czwarty dzień remontowy. A potem czeka mnie jeszcze wizyta z fakturkami ostatnimi papierowymi, bo teraz jest obieg już elektroniczny. No, w kolejach muszę jechać do biurowca. Jak już wspomniałem wcześniej, pracuję często nawet 7 dni w tygodniu, chociaż raczej 6. No więc zawsze tak środa, czwartek dopada mi jakiś taki kryzys, takie zmęczenie. No i dzisiaj wydaje mi się, że chyba ten dzień będzie. No może jak pójdę sobie na rowerek, o ile nie zacznie padać, to mi ten kryzys minie, ale zobaczymy. Na razie muszę jechać samochodem, bo no do Castoramy raczej na rowerku nie bardzo, nie? Siema Tomaszu. Co ty w słuchawkach jeździsz? Umilam sobie czas. Tak? A to jest bezpieczne? Znaczy wiesz, one są tu, także nie są dołuczne, tylko obok. Spoko. Słabej jakości, ale... Dzisiaj mam jakiś taki słabszy dzień chyba. Podkłady na panele, nie tylko podkłady są kolejowe. Dlatego tak wolno z tym było, nierówno bardzo. No ale reszta, ale w miarę dobrze. Co tu się stanęło? Co? Co się stanęło? Pościg był, tak? Nie ma kamery, bo się bateria rozładowała. I dlatego nie ma kamery. A to jest gareciak, nie? No, z ja jestem bez życia. I sąsiedzi mnie od Odena dostałem OPR za to, że im kubeczków nie przyniosłem. Także muszę je spakować i potem na rowerze chyba jak pojadę, to im zawiozę. A w zawodzie? No, dokładnie. Tucznik Odyn mi dał jakieś wyzwanie. Chce, żebyśmy ten do 80 kg, kto pierwszy osiągnie. No więc nie wiem, czy to podejmę to wyzwanie. Natomiast mam tak, ciasto szpinakowo-kokosowe, to jest na drugie śniadanie, które już powinno być, ale się trochę zasiedziałem na tych kolejach. Gazpacho z pomidorów, no to może być ciekawe, ale to jest kolacja, tak? Śniadanko, o, jakie nudy znowu. O, proszę. Co to jest? Co to się stanęło? Sadka owocowa, twarożek waniliowy z chia. O kurde. Będę szczupły. I? No i w końcu coś jedyne, oprócz tego gazpacho, to wiedziałem, że ten dzień będzie dosyć ciężki. Mamy problemy techniczne na sklepie, nie wiemy o co chodzi. Właśnie interweniujemy w hostingu. Tomek, próbowałeś ten, jak to jest? Inicjalizować naprawianie bazy? Nie, bo ja nie chcę. No właśnie. No może jeszcze zostanę tym informatykiem. I przywrócili bazę z wczoraj chyba z północy, czyli dzisiejszych i wczorajszych zamówień nie mam. W związku z tym jest taki drobny kłopot, nie? Musimy znaleźć przyczynę, dlaczego tak się dzieje, więc napisałem do wsparcia technicznego. A teraz co? Castorama przyjechała z lodóweczką. Gdzie? No idziemy, no. Ty, co ta kamera zwariowała? Patrz. No teraz, dobra, już jest. No Tomek,
Kastorama przyjechała z lodóweczką, także powinni tu już podjeżdżać. Kastorama, a nie RTV? Kastorama? Ja powiedziałem Kastorama? No. Małe sprostowanie, w Kastoramie byłem rano, a teraz RTV Euro AGD przywiezie lodóweczkę i też powinienem dostać ten powiadomienie, że dysk twardy i te inne bzdety, co wczoraj mówiłem, powinny być do odbioru w sklepie. Strefa zero odnowa żywa. Tu jakiś bourbon albo coś takiego. Bourbon. Nie pamiętasz, co pan na BHP mówił, że nie wolno. I sok jabłkowy. No. I żubrówka z ten. Z trzciną. Teraz będzie coś, co mnie zniszczyło. Ile osób na 100 czyta instrukcję obsługi lodówki? Patrzcie. 39, nie wiem, 50 języków. Przypomina mi się dzień świra, jak to tam o tych drzewach było. Czyli dołączona kostkarka, już pracuje przy sośnie pilarka. Świerek mocno się wykrwawia, gdy księga Candy w ruch do kosza się wprawia. Sprawa z tym serwerem, z błędem bazy danych zajęła ponad godzinę. I tak to trzeba będzie wyjaśniać, bo tak nie może się zdarzać, że nagle trzeba się cofać o dwa dni i znikają zamówienia. Więc to będzie bardzo pilnie musiało być wyjaśnione. Duszno jest strasznie, chmury się zbierają. Mam jechać za godzinę, bo teraz mamy 13. No za nieco ponad godzinę rowerem na zawodzie, żeby zobaczyć, jak tam remontowe sprawy. Ale no, znak zapytania. Przebrałem się już tak na rower bardziej, ale znak zapytania. No i po południu czekamy jeszcze chyba Kastorama, bo jest niewiele tych paczek z panelami, które chcemy, żeby były zamontowane na podłogę. No i tak to co? Jadę z powrotem na Odyńce zobaczyć, co tam się dzieje. Jestem z powrotem w Odyńcach. Patrz, co tu mam. Ulubiony produkt kogo? Odyna. Nie, kogoś innego, ale nieważne. No, on też wcina takie ogórki. Tak? Na Wizji, także... No ja bardzo właśnie je poważam i mi brakuje właśnie zawsze w tych dietach. W tych stresach Tomek poszedł aż do cukierni. No i teraz cóż, moja dieta jest zagrożona. Nawet bardzo. Nawet bardzo. Ale chyba się skuszę, nie? Ale nie mówcie tego Odynowi, bo on chce ten, żebyśmy oboje ważyli po 80 kilo i zrobił challenge teraz, nie? Wyzwanie dla mnie ma. Fanta zero, żeby nie było. No chmury niepewne, ale muszę spalić ciastko, nie? Od Tomka. Więc decyduję się zaryzykować i rowerkiem. Ile mam? 12 kilometrów będzie? Nie, więcej. 13 kilometrów mniej więcej przede mną. 40 minut mniej więcej. Między sufitem a ścianą są założone listwy, które optycznie potem wyrównają te fale Dunaju, które są na suficie. Fajnie się jechało na rowerze, oprócz tego, że powiewa dosyć mocno taki nieprzyjemny wiaterek. No a ja dostałem cynk, że szykuje się wizyta znowu w DPD, bo już kurier opuścił swój rejon, także wsiadam na rower i jadę z powrotem do Odyńców. Myślałem dzisiaj, że już nie nagram żadnych pociągów, ale akurat jadąc z powrotem do sklepu natrafiłem na pociąg Polerego. Zatrzymałem się na chwilę na Sosnowcu Południowym, bo go zapowiadali. Przy okazji troszeczkę Sosnowiec Południowy, no bardzo zdewastowana już stacja, niepewna przyszłość, no może podzielić los innych stacji na tej linii, czyli będzie wyburzona. Być może, nie wiem, tego nie wiem. No a tymczasem wjeżdża na stację pociąg Polregio z Katowic do Sędziszowa. Wracałem na rowerze, nie było korków, więc ryzykujemy drogę ekspresową. Wczoraj byłem na DPD Delivery Point w Sosnowcu, w specjalnej strefie ekonomicznej, a dzisiaj w Katowicach na ulicy Miedzianej. Bardzo wyboista droga tu prowadzi do DPD.
No zaletą tego, że tutaj jest w pobliżu dwa takie centra są, zaleta jest taka, że nawet jak się za 5-18 da paczkę, to jutro już może być rano u klienta na drugim końcu Polski. No i cóż mogę powiedzieć, dzień trudniejszy niż wczorajszy, ale nie zamierzam narzekać. I jutro raniutko jestem z powrotem i jutro będzie troszkę inny vlog, bo będę tutaj sam.